Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.8.9 moda, który się nazywa Roguelike Dungeons i dodaje nam dungeony do naszej gry. Także będzie się z kim walczyć, żeby zdobywać mnóstwo itemów ze skrzynek. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i moda pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę jesteśmy na stronie bardzo krótkiej, opisowej. I tutaj mamy zakładkę Files, która nas interesuje, zatem klikamy na nią, na tą zakładkę i jesteśmy przeniesieni na taką stronę. No i tutaj szukamy na wersję Minecraft 1.8.9 moda pliku. No i znajdujemy go właśnie tutaj. I jest to ten plik. Klikamy na strzałeczkę w dół i stąd pobieramy moda. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego pliku, tego moda, oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są jeszcze nam potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.8.9 Minecrafta. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.8.9, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 782. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 782 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.8.9. I uwaga, w filmiku 782 ja instaluję Forge z końcówką 1699, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. Wersja rekomendowana od dniu, kiedy nagrywam ten filmik, ma numer końcówki 1722 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.8.9 i ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby nam się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj w folderze mods. Jest zainstalowane, zamykamy i uruchamiamy launcher. I czekamy, aż nam się otworzy. Tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 1722. Klikam play i czekamy dalej. Chwilę to potrwa. Zaraz nam się tutaj pojawi strona z logo Mojanga. O, już jest i tutaj jest logo Mojanga i tutaj nam się instalują wszystkie mody, które mamy już tam zainstalowane, bo ja pokazuję instalację tego moda, ale przy okazji widzicie, że nie gryzie się z innymi modami, które tam miałam w folderze mods w %appdata% przez roaming przez .minecraft. Ok, wchodzimy w mods. Jak widzicie, są tutaj różne mody, różne różniste, no i jest również ten właśnie mod, którego instalujemy. Gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy. No i jako, że jest to mod, który dodaje nam dungeony, to stworzymy sobie zupełnie nowy świat, żeby te dungeony znaleźć w miarę szybko. Roguelike. Tak go nazwiemy. Więcej opcji świata, dodamy sobie kody, skrzynki gotowe, tworzymy nowy świat. I ciekawe, co nam się stworzy i mam nadzieję, że szybciutko znajdziemy dungeon. Ja dwa razy sprawdzałam, dwa razy bardzo szybko znalazłam, więc myślę, że ten raz, ten trzeci raz, kiedy teraz tutaj Wam przedstawiam, to też
pójdzie szybko, że tak powiem. Chyba, że się obudziliśmy na jakiejś wyspie. Nie obudziliśmy się na wyspie, tylko na prawie, że półwyspie. Okej, okay. Mamy w każdym razie mapę, co jest przydatnym. Okej, okay, bo tak jak się rozglądamy, to nie widzimy żadnego dungeona. Mod nie dodaje nam żadnych itemów nowych, zatem nie ma co tutaj szukać w ekwipunku. Co tam jest? O, proszę. Tam jest dungeon właśnie. Także jak widzicie, wystarczy się rozejrzeć na miejscu spawnu i zmienić sobie na gamę modę 1 i sobie po prostu... Hej. Nie chciało mi podlecieć. I sobie podlecieć tutaj do... Tak wygląda dungeon. Niby takie nic, zwykły domek. Zwykły domek, który jeżeli mamy go tak blisko spawnu, możemy po prostu go sobie użyć jako nasz domek do spania, do mieszkania po prostu na pierwszą noc. I gdzieś tu mamy wejście do domku, akurat w wodzie. Hopsa. No i taki domek sobie jest. Wchodzimy do niego, mamy tutaj przygotowane ciasto, piec nam grzeje nie wiadomo czym. Zamykamy, idziemy sobie na górę i jak widzicie mamy tutaj łóżko. Wszystko co jest potrzebne do przeżycia pierwszej nocy. Jedzenie tam było, no i tutaj mamy staw taki, jak widać całkiem niezłe pantalony mamy. Protection 2, niezniszczalność 1, ochrona 1, a tu niezniszczalność 2. Mamy łopatkę diamentową, kamienną siekierę, możemy sobie tam porobić. Mieczyk trochę taki sobie średni, ale jak widać całkiem niezły łuk. I tutaj mamy książkę. Gdzieś tu, o, tu, statistics. To nas bardzo interesuje, bo jak widzicie... Loch nie wygląda na jakiś straszny, ale jak się otworzy książkę, która się nazywa Statistics, to mamy napisane, że w tym lochu mamy 108 skrzynek do zebrania i mamy 142 mob spawnery, więc jest z kim tutaj powalczyć. Także mamy jeszcze 61 TNT, które nam tu mogą wybuchnąć. Także po prostu wiadomo, że pod tym domem jest tyle spawnerów, także jest tutaj naprawdę dosyć sporo potworów. Także należy się ubrać, przygotować i jako, że ja jestem teraz na kreatywnym, no to nie muszę na szczęście, ale wystarczy zejść w dół. Tutaj nam jeszcze nic nie grozi, ale już tu po chwili schodzimy sobie w dół. Już słychać pająki. Ej, schodź. Już mamy tutaj lochy. Trochę sobie oświetlimy. Okej, okay, cześć pająku. No i tutaj jak wejdziemy, to widać, że coś nam tam czeka. Różne różności. Na przykład już mamy jeden spawner i jedną skrzynkę i oczywiście są tutaj różne różności. To są itemy normalnie z Minecrafta. Jeżeli byśmy mieli zainstalowane jakieś mody, które dają różne itemy, to też by w tych skrzynkach tutaj się znajdowały. O, tutaj mamy kolejny spawner, kolejne skrzynki. Także jest co zbierać. Jest to poziom pierwszy, tych poziomów w dół jest z 5 albo 6 nawet. Tak. Kończą się oczywiście
tym. Takimi grotami z... Boże, jak się nazywa to miejsce, gdzie się przechodzi przez portal. Portal do Netheru, o. Także tam nie trzeba chodzić do Netheru, wystarczy zejść tutaj parę pięter w dół. Oczywiście walcząc ze stworami głupimi. I wtedy już możemy sobie nie wchodzić do Netheru, bo tam wszystko znajdziemy. Oczywiście tutaj nie było zejścia kolejnego w dół. Może tutaj będzie. O, tu mamy jakieś drzwi. O, proszę. Węgielek sobie znaleźliśmy i skrzyneczkę kolejną. Tutaj jeszcze są też nieciekawe. O, znowu statystics jakiś. O, połknęłam tą książkę. Ciekawe, ciekawe. Także tutaj gdzieś, jeszcze tutaj się zapala lampkę. O, ale im więcej jest zapalanych, tym bardziej laguje, także lepiej nie zapalać. O, i tutaj mamy zejście kolejne w dół. I tak właśnie sobie znajdujemy kolejne zejścia. Aż do grot z Netherem. Także jest naprawdę co tutaj zwiedzać. Oczywiście wszystkiego wam nie pokażę, bo ten film byłby strasznie długi. Tylko może jeszcze znajdźmy jeszcze jedno zejście w dół. Tu nie ma. Tu gdzieś była skrzypka jakaś chyba, tak mi się wydawało. A chyba nie było. Dobra, ja tam ślepa jestem. Często mi to mówicie zresztą. Okej, okay, czyli tutaj nie było, to gdzieś tutaj pewnie będzie. Cześć panowie. Te zejścia są tak w miarę blisko krat. Więc tutaj pewnie też nie będzie. Jak widać są bardzo, bardzo rozbudowane te lochy. W różne strony. Już na mapce widać to, co oświetliłam. Okej, okay, i tutaj mamy. O, tam dzień nawet widać. O, skrzynka. O, już mamy budki jakieś, już mamy trochę lepszy mieczyk. Także im niżej się zejdzie, tym są lepsze stafy, że tak powiem, do pobierania. Także, no warto schodzić. Dobra, gdzie jest jeszcze jedno zejście? Jeszcze trochę zejdziemy na dół i kończę ten filmik. O, jest tutaj zejście. Także zawsze są trzy właśnie wejścia i w jednym jest zejście w dół. Także tutaj mamy od razu. Cóż mamy tutaj w skrzynce? No już mamy hełm taki lepszy, o, z oddychaniem nawet. Także polecam. Bawcie się ładnie. Ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodzicie na stronę społeczności na Facebooku. Oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. O, tutaj już mamy bloki kwarcu do zdobycia. Także coraz więcej różnych rzeczy jest. Okej. Skąd ja tutaj przyszłam? Pożegnałam się już z wami, ale jeszcze zobaczmy. O, cóż to, tylko dwa? O, tutaj były tylko dwa wejścia. Czyli, że gdzieś tam trzeba sobie znaleźć jeszcze zejście w dół. Okej, a tutaj wchodzimy na górę, albo i nie wchodzimy. To tymczasem trzymajcie się, pa, pa. O, nie mam nóżek. Nie mam nóżek, dlatego że mam, jak one się nazywają, shadery i dlatego nie pokazuje mi nóżek, ale nóżki nie są mi potrzebne do chodzenia. To tymczasem, pa, pa. Thank you.